Ważna uchwała, nad którą pochylili się radni, to uchwała dotycząca zmian w budżecie na 2017 rok. Zwiększono dochody o kwotę 34 742 zł do kwoty 19 917 zł, natomiast wydatki zwiększono o 34 742 zł do kwoty 21 131 000. Radni podjęli też uchwałę w sprawie zgłoszenia sołectwa Aniołka I, Kuźnica Trzcińska i Laski do programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020. Ważną uchwałą było dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Radni przyjęli również program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. Duże poruszenie wywarła sprawa warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Koszt jednej roboczej godziny usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej ustalono w wysokości 13 zł. To zadanie własne gminy. My niezależnie od tego, jakie koszty ponosimy, tą usługę wykonać musimy. Każda taka usługa jest poprzedzona wnioskiem, analizą i wydaniem decyzji administracyjnej określającej, jakie ma dochody i jaki procent powinien zapłacić. Z tej decyzji wszystko wynika, tłumaczył skarbnik gminy Grzegorz Baraniak. Radni chcą jednak podwyższyć kwotę odpłatności za jedną godzinę od osoby. Jestem takiego zdania, że jeżeli potrzebna jest komuś opieka, to samotnym czy takim, którego rodzina mieszka gdzieś daleko, to owszem, mówiła wiceprzewodnicząca Rady Irena Perlitius. Musimy to zwiększyć, bo jak złoty 30 za godzinę, to ja też bym chciał, aby moja teściowa miała opiekunkę, wtórował radny Stanisław Polowy. W 2016 roku gmina Trzcinica na usługi opiekuńcze wydała ponad 125 tysięcy złotych. Przychód z tego tytułu wyniósł 11,5 tysiąca. W sesji Rady Gminy uczestniczyła wiceprzewodnicząca stowarzyszenia Tilia, działającego w Wodzicznej, Ewelina Pieles, która zadała wójtowi Grzegorzowi Hadzikowi pytania odnoszące się do działalności organizacji pozarządowych na terenie gminy. Pieles pytała, czy w ubiegłym roku były realizowane przedsięwzięcia z pominięciem trybu konkursowego. Jeżeli tak, to jakie to były działania? Na jakiej zasadzie wyglądała współpraca z panem Zbigniewem Gawińskim, któremu została wydana publikacja? Oraz jak wygląda współpraca ze Stowarzyszeniem Wsi Trzcinica Przyszłość? Na jakiej zasadzie jest to partnerstwo? Czy forma wsparcia jest dla wszystkich organizacji, czy tylko dla wybranych? Na te pytania wójt zobowiązał się odpowiedzieć członkom Stowarzyszenia Tilia pisemnie.